Świniara. Jedziemy na krótkie rozpoznanie, nie wiem czy nas puszczą. Chcemy dać bezpośrednio do ludzi. Mamy dużo towaru. Proszę pana, to właśnie jak może się tak z nami zabrać, to którym tu mieszkam. No my jesteśmy tak zalani, że mieliśmy na pół większą. Wody niosę, bo mamy kury na górze. I tak się zabrałem, gdzie pan w takim budynku. Dobrze, niech pani posłucha. Ja wejdę na dach. Niech pani posłucha. Dobrze, on wejdzie na ten, na dach. No. A pani usiądzie tu. I pan zobaczy, ja tu wysiadam, ja będę polami szła, może tam dojdę. Ale a pan gdzie mieszka? Tu w tym budynku. A ile was jest tam? Nas jest pięcioro rodziny. Co najbardziej pan potrzebujecie? Wszystko jest potrzebne. Tam a ja bym chciała, że pan... Dobrze, jeżeli pan ze mną podjedzie, ja was wpuszczę do domu, bo mam klucze. Zobaczycie, w jakich warunkach żyję. Dobrze. Przed wieczorem.
się wypłacę. Nie mam do czego płacać. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Cukier też tu można dać. Tu będzie już sucho. Ryż, mąka, kasza. Pani weźmie w tym pudełku i to pudełko puste mi da. Cały mokry jestem, ale przynajmniej wiem, że w tym ludziom pomogliśmy. Bezpośrednio, docelowo. No dobrze, to bierzemy, bo to jest też od pani. No, ale właśnie, a ja bym może jeszcze je umyła, bo one są... Niech pani, w czym je pani umyje? W tym bajorze? Niech pani posłucha mnie. Zawsze przyjedziecie, jak będzie jeszcze... woda zejdzie na jajko, proszę, na kurczaka. Proszę, proszę. Naprawdę, naprawdę. Proszę. Macie tu miejsce zakrywane. Teraz my pojedziemy do domu, z powrotem do pani domu. Resztę rzeczy wyjmiemy tam, konserwy, to. Jeżeli pani będzie uważała, że komuś biednemu, zalanemu, to pani wie, i ja wierzę, że pani z ręką na sercu da. Te zabawki, tym dzieciom. Śledziłam, co się na południu działo, jak się ludzie męczyli płakami. Płakałam przed telewizorem nie raz, a teraz płaczę na sercu. Mówię pan, pod bok. Jezus Maria, jaki syf, Boże, biedni ludzie. Nie zapomnisz tego do końca życia swojego. Tragedia.